Święty Jan przypomina o pierwszym przykazaniu. Oczywiście o przykazaniu miłości. Miłości Boga i bliźniego, ale w Ewangelii Jana zostało to przykazanie sformułowane mniej więcej tak. Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. Miarą przykazania miłości staje się to, jak kochał sam Pan. W nim wypełnia się też to, co wielokrotnie mówił, miłujcie swoich nieprzyjaciół, oddajcie życie za przyjaciół. To wołanie Jezusowe o miłość, o to, żeby pójść Jego drogą, jest nieustannie zaproszeniem dla Kościoła, żeby się nawracał. Bo co jest więzią taką eklezjalną, taką więzią, która łączy nas ze sobą nawzajem? To jest miłość, to jest znak rozpoznawczy chrześcijan, tego, że pomiędzy nimi jest Pan Bóg. To jest droga, na którą Jezus zaprasza. I dlatego to, co słyszymy w tym fragmencie listu Janowego, bardzo podobne jest w jednym momencie do tego, co wydarzyło się pod Cezareą Filipową, gdzie Pan Jezus powiedział Piotrowi, idź za mną, jesteś zgorszeniem, nic nie rozumiesz, stań się na nowo uczniem. Mamy stać się uczniami w kochaniu, w uczeniu się tego, jak żyć przykazaniem miłości. Jak żyć tym przykazaniem dzisiaj? Dzisiaj Jezus w Ewangelii mówi, że jest jak za czasów Noego i jak za czasów Lota. Wydaje się, że w każdym czasie ukazuje się nasza słabość serca, taka podobna do czasów Noego, czasów Lota, czyli taka skłonność naszego serca do zachowawczości. Jak zachować swoje życie? Jezus mówi, kto chce zachować swoje życie, straci je. W wielu miejscach w Ewangelii to mówi. Mówi, że kto przykłada rękę do pługa, wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa. Kto nie bierze swego krzyża, idzie za mną, nie nadaje się do królestwa. Nawet trud, cierpienie, jakieś doświadczenie krzywdy czasami nie wystarczy, żeby się uwolnić od tej zachowawczości. Jezus mówi, to właśnie da ci wolność, jeżeli przekroczysz te swoje ograniczenia, jeżeli weźmiesz krzyż, jeżeli pójdziesz za mną. Co to znaczy dla mnie dziś, tu i teraz, wziąć krzyż, pójść za Jezusem, nie oglądając się wstecz, też nie żyjąc nadmiernie myśleniem o przyszłości? Co jest dla mnie ratunkiem od zachowawczości właśnie dziś, właśnie tu i teraz?